Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Na moim kanale, jak już zapewne wiecie, a jeśli nie wiecie, to się dowiecie, niedługo, już za kilka dni, wchodzą operacje świąteczne 2020. Niektórzy bardzo długie odcinki o tym robią. Ja postaram się w dużym skrócie taką pigułkę informacji Wam przedstawić. Zacznijmy może od tego, kiedy od kiedy trwają, a mianowicie 13 grudnia, czyli już za dwa dni, od godziny 6 rano do 14 stycznia 2020 roku do godziny. 6 rano i po zalogowaniu do garażu 13 grudnia dostaniemy trzy małe pudełka, czyli to nie są niestety te, z których wypadają czołgi, tylko no to są takie biedne, sama ozdoba jakiś tam, nie wiem, małe, na przykład zestaw naprawczy, rzadki czołg premium lekki, drugiego poziomu AMR 35 wow jaki znowu śmieszny tank, jeden ładunek przedmiot ze specjalnego wydarzenia, czyli w momencie, kiedy jest maszyna, której, w której możemy zamieniać niepotrzebne nam dekoracje na jakieś inne, yy, w losowaniu oczywiście, w naszej wargamingu. Yy, wszystko musi być, jakiś element losowości musi być. Możemy po prostu te nieużywane przez nas, niepotrzebne, wymienić sobie na nowe. I ten ładunek ma nam umożliwić, że nie dostaniemy yy, duplikatu dzięki temu. Nie, nie zmarnujemy po prostu, bo na przykład trzeba będzie wymienić 5 pięć, pięć dekoracji na jedną nową, załóżmy, więc to nam oczywiście oszczędzi trochę, trochę punktów, trochę dekoracji więc i czasu przede wszystkim. To jest naprawdę bardzo fajne. Tak naprawdę, wszystko opiera się tak jak rok temu. Garaż jest bardzo podobny. Są tak samo poziomy, poziomy świątecznej atmosfery z tym, że. Naprawdę, tutaj niektóre nagrody, na przykład 60 schematów narodowych i 20 uniwersalnych, oczywiście są te ładunki, o których powiedziałem wcześniej. E, jakieś tam rezerwy, znaczki e, tutaj jest śnieżynka, czyli to jest członkini załogi z jednym czy tam dwoma perkami, chyba jest bia Jeden perk na 100%, dopiero trzeci szkolimy od nowa, więc to jest fajne. Kolejne jakieś schematy, tutaj jest miejsce na pojazd operacji świątecznych piątego poziomu, czyli że mamy do wyboru kilka poziomów, na przykład dla piątego. tak tutaj dostajemy miejsce piątego poziomu. Jeśli wybierzemy na przykład Lighta, to tam dostajemy więcej doświadczenia. Jeśli TDK to dostajemy chyba tam więcej free expa. Jeśli ciężki, to czegoś tam in, innego, więc możemy po prostu sobie wy, wybrać dla poszczególnego poziomu, jeden czołg, który co jakiś czas możemy zmieniać dzięki temu szybciej grindować załogę, expa, czy też free expa, to trochę głupie, że nie można sobie wybrać na przykład, że dla ciężkich chce mieć expa, a dla lightów chce mieć free expa, tylko to jest z góry nałożone i to trochę o no, powiem szczerze, że nie fajnie. tutaj kolejne schematy, kolejna członkini kolejne schematy, kolejne tak naprawdę te same nagrody, tutaj jest już przewodnik szkoleniowy, czyli to jest yy... Podręcznik, który rzucamy po prostu na załogę, i dzięki temu, ileś tam procent, w zależności od tego, który perk yy, nam podskakuje. No i osobisty podręcznik szkoleniowy to jest naprawdę super sprawa, bo to daje takiego boosta. To jest chyba 250 tysięcy ekspa, coś w tym stylu yy, dla jednego załoganta, nie dla całej załogi, więc naprawdę bardzo fajne. Odznaka generał MRUS w przyniku 100 uniwersalnych schematów, 60 radzieckich cztery ładunki, cele operacji świątecznych, 10, miejsce na pojazd operacji świątecznych 10 poziomu 60 schematów narodowych USA śnieżynka, jakieś tam znowu odznaczenie i 5 małych pudełek, więc naprawdę nagrody są całkiem okej okay. dodatkowo za zbieranie, za zbieranie dekoracji będziemy dostawać, będziemy dostawać bonus do kredytów który będzie działał cały czas, niezależnie od tego czy aktywujemy, czy nie, on po prostu będzie cały czas i będzie rósł wraz z, yy, ze wzrostem po prostu naszej kolekcji yy, ozdób, no i to co powiedziałem wcześniej, że dla dowolnego poziomu od 5 do 10 zdobywając te poziomy atmosfery świątecznej możemy sobie wrzucić jakiś czołg i za, dla lekkich czołgów to jest Free exp dla medów i ciężkich Yy, doświadczenie bojowe 50% I dla załogi stop, yy, Dla tedeków i artylerii 100% Do yy, załogi Więc trochę słabo, że nie możemy sobie tego wybrać Ale wiadomo zawsze coś Nie można narzekać jak yy, dają Są oczywiście nowe s, yy, skórki Ja nie będę tym teraz się zajmował yy, Na końcu Dam wam linka do Filmu Mikuta, gdzie wszystkie te Wszystkie te jakby animacje Zebrał w jeden film i jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie obejrzeć, no i tu poniżej są jakieś misje, żeby tam wygrać bitwę, zniszczyć dwa pojazdy przeciwnika, więc takie śmieszne, śmieszne tak naprawdę misyjki, których nie trzeba się starać, i pudełka to są oczywiście te małe pudełka, z których wypadają biedne nagrody, biedne dekoracje, które po prostu trzeba później wymieniać na piątki, zazwyczaj bo tak to jest, że żeby szybko wygrindować ten poziom atmosfery trzeba niestety kupować tworzenie dekoracji to jest tak zwany zderzacz, zderzacz, w którym wybieramy sobie, które chcemy wymienić ozdoby, on jakby te ozdoby nam zamienia na walutę, to się nazywa chyba skorupki, no i wybieramy sobie dzięki temu kolekcję, poziom, jaką na co chcemy, czy to na choinkę, czy na jakiś Instalacje, płoty, jakieś przed domem, jakieś duże ozdoby, i po prostu dzięki temu te skorupki możemy sobie w a jak powiedziałem wcześniej, zamieniać na inne ozdoby. Im mniej, tak naprawdę, wyboru, im więcej losowości, tym wymiana tańsza. No i to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli, że antyduplikator, że dzięki temu nie ma, mamy 100% pewność, że nam. Wypadnie coś, czego jeszcze nie mamy. I w sumie. W sumie stąd tyle. No i teraz coś, na co chyba bardzo dużo osób, a właściwie nie chyba na pewno bardzo dużo osób czeka, mianowicie duże pudełka świąteczne. Tak, jak rok temu mamy nowy rok, Boże Narodzenie, Księżycowy Nowy Rok, Magiczny Nowy Rok. Z tego co pamiętam, rok temu najlepiej leciało z tych trzech. Magiczne były chyba najgorsze. O ile w ogóle jest taka zależność, aczkolwiek. Tak mi się wydaje z tego, co oglądałem i też co mi koledzy mówili. Mi osobiście Defender poleciał z Nowego Roku. Jakby kogoś to interesowało, ceny nie pamiętam, jakie były, ale raczej będą te same co rok temu. No i w każdym pudełku znajduje się jedna dekoracja piątego poziomu, jedna losowego, 250. Sztuk złota, no i możemy trafić jeden przedmiot z listy, czyli dni premium, golda, kredyty, choke. progetto 46 bardzo fajny, dwulufowiec. Zobaczymy, co to będzie. No, ja jestem przeciwnikiem, żeby je wprowadzali, aczkolwiek no zobaczymy, jak się będzie wodz. Sprawowało jakieś E75 TS i su 130 pm jakieś śmieszne tiery, style 3D. Gdzieś tam chyba w tym filmiku Mikuta znajdziecie, a jeśli nie, to w poprzednim chyba artykule były, czyli a czwórka, Eseta, 140HU jak panzer i imx13 105 no i dodatkowo e, rekompensaty, czyli jeśli macie na przykład Progeto i wam wyleci to dostaniecie 11 tysięcy golda, więc dla tych co mają bogaty garaż na przykład chcą tylko e75 czy tam dwulufowego obiekta nie mają się czym martwić bo dostaną ręką rekompensatę w złocie i to tyle mam nadzieję, że pokrótce przedstawiłem wam w tegoroczne operacje, wszystkie linki do tych artykułów będziecie mieli w opisie tego filmu i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!